Witaj Piotr. Cześć. Spotykamy się na drugiej edycji Car Wrappingu. Mamy drugi dzień dzisiaj warsztatów. Wczoraj spotkaliśmy się we Wrocławiu. Jak oceniasz pierwszy dzień? Byłem bardzo zaskoczony wysokim poziomem wiedzy. Wiedza teoretyczna, która tak naprawdę wydaje się wielokrotnie niepotrzebna, oczywiście z punktu widzenia aplikatorów. Tutaj to wszystko było naprawdę zaskakująco dobrze opanowane. Zagadnienia typu odgazowywanie folii, laminowanie, dobór materiałów, czy choćby podstawa, różnica między folią wylewaną a klandrowaną. Większość uczestników umiała mi wyjaśnić, na czym to polega, co to jest. I tak naprawdę muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich miesięcy jest to pierwsze miejsce, w którym aż tak dobre odpowiedzi usłyszałem. Czyli to jakby udowadnia, że warto robić szkolenia? W kwestii, czy jest sens to robić, to zdecydowanie tak. Jeżeli nie edukujemy tego rynku, to ludzie popełniają te same błędy, żyją w oparciu o mity i historie, które gdzieś tam krążą od lat, a nie mają wiele wspólnego z prawdą, więc edukacja jest jak najbardziej potrzebna. Jakie są trudności w oklejaniu samochodu? Mówiąc o trudnościach, możemy się skupić tutaj na oklejaniu komercyjnym, oklejaniu w zmianie koloru. I wtedy mamy różny rodzaj trudności. Największą trudnością, o jakiej tak naprawdę warto wspominać, jest wtłaczanie folii, której jest podstawą, a jednak jeżeli spojrzymy na auta widoczne na ulicy, to nieopanowane. Nawet w małym stopniu. Trudno jest znaleźć na ulicy przejeżdżającego busa typu Crafter, Sprinter, gdzie przetłoczenia nie wstają. Czyli jest różnica w oklejaniu osobówek, a samochodów dostawczych? Zdecydowanie jest różnica i jest też inny materiał do tego dedykowany. Jeżeli mówimy o busach, czyli te wszystkie auta dostawcze, to jak najbardziej okleja się folią do druków, mediami do druku. Natomiast auta osobowe, bardzo modne jest oklejanie w zmianie koloru. Nie ma tutaj ingerencji tuszy, nie ma laminowania, więc tak naprawdę mamy inny rodzaj problemów. A powiedz mi jeszcze, którą folią Arlona ty osobiście lubisz pracować? Jeżeli mówimy o mediach do druku, to ja jestem wielkim zwolennikiem folii 6000. Pomimo kanalików, które wiele osób nie lubi, ponieważ są widoczne od strony drukowanej, wielokrotnie pracuję na materiałach powierzonych, czyli nie mam wpływu na suszenie, nie mam wpływu na wybór mediów itd. Jeżeli natomiast mówimy o foliach do zmiany koloru, jestem gigantycznym zwolennikiem folii UPP Ultimate Premium Plus, ponieważ te folie są dosyć sztywne. I teraz amator może powiedzieć, że jest to utrudnienie, ponieważ nie może, tak jak w wielu konkurencyjnych markach, naciągnąć w folii przykładowo na maskę bez użycia opalarki, ponieważ nie rozumie, że takie naciąganie bez opalarki powoduje naprężenia. Natomiast folia sztywna, dopóki nie użyjemy opalarki, nie zostanie rozciągnięta, czyli jestem w stanie zaobserwować, gdzie naprężenia wprowadzą do folii, a gdzie nie. Jestem też w stanie to w takim razie kontrolować. I jestem w stanie nakleić folię w taki sposób, że gdy odejdę od tego auta i spojrzę na swoją pracę, umiem powiedzieć, że tu miejsce ryzykowne zostało zabezpieczone, ponieważ nie wprowadziłem naprężeń, a tutaj wprowadziłem naprężenia w odpowiednią stronę, w takim rozmiarze, w jakim ta aplikacja tego wymaga. Dzisiaj byli na szkoleniu sami panowie. Czy to jest branża zdominowana przez facetów? Być może w Polsce, tak. Jednakże pracując, zwłaszcza na rynku europejskim, widzę bardzo dużo kobiet zajmujących się oklejaniem. I tak naprawdę, gdy trzeba się zaangażować od strony artystycznej, pomyśleć troszeczkę nad projektem, nad rozwiązaniami estetycznymi, kobiety wykonują to znacznie lepiej. Piotr, powiedz nam, ile trzeba ćwiczyć, żeby być na takim poziomie, na jakim ty jesteś? Czy to jest w ogóle realne, żeby gdzieś kiedyś pojawił się twój następca? Takich osób to jest całe mnóstwo, bo ja nie jestem wyjątkowy. Po prostu miałem gdzieś tam okazję pokazać się, wyróżnić i zostałem zauważony, ale naprawdę utalentowanych aplikatorów na świecie jest całe mnóstwo. Sam miałem okazję poznać ogromną liczbę takich aplikatorów. I kwestia jest tylko tego, kiedy oni będą chcieli zająć się bardziej nauczaniem i promowaniem jakiejś marki folii niż czystym oklejaniem, bo musimy zrozumieć, że ci ludzie są zajęci, bo są na tyle dobrzy, że mają tyle pracy, że nie mają czasu zaistnieć gdzieś tam na Facebooku, na YouTubie itd. Co w ogóle niesie przyszłość dla tej branży? Mówiąc o przyszłości, łatwiej jest powiedzieć, co będzie w zmianie koloru, bo na dzień dzisiejszy wybieram jednolity kolor, gdzieś tam pojawiają się kameleony, wzrasta zainteresowanie mediami do druku przy oklejaniu tuningowym, przy oklejaniu w zmianie koloru, czyli nie reklama, a ta druga forma oklejania. I tak naprawdę firmy zajmujące się tą częścią branży dostrzegły potencjał drzemiący w foliach, w mediach do druku. Potrafią wydrukować takie rzeczy jak choćby bardzo popularny Range Rover, gdzieś tam w Rosji widziany, z zadrukiem krwi,
która pozostała po wypadku. I może jednej osobie się to podoba, a drugiej nie, ale pokazuje możliwości, jakie można uzyskać z mediami do druku w zakresie tuningowania samochodów. Nawiązałeś do druku. Możesz jeszcze powiedzieć trochę o technologii? Na pewno trzeba pamiętać, że lateks to jest przyszłość. Maszyny lateksowe robią naprawdę fajną jakość. Naprawdę małe, jakieś tam szczegóły wydruków wyglądają naprawdę genialnie. Maszyny lateksowe potrafią robić rzeczy, które klient naprawdę marudny będzie z tego bardzo zadowolony. Ale maszyny lateksowe wymagają też pewnego doszkolenia się, doedukowania, żeby to wszystko pracowało tak, jak tego oczekujemy. Jesteśmy już po warsztatach, bardzo fajnie to wyszło. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem uczestników i wiem, że zrobimy to jeszcze lepiej w październiku. Dlatego już dzisiaj chciałbym wszystkich zaprosić. Pierwszy tydzień października, kolejne warsztaty z Integartem.